Dzień dobry, nazywam się Kacper Kępisty. Znajdujemy się na wystawie Zawołani po imieniu, poświęconej Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej, którzy ponieśli za to najwyższą ofiarę – śmierć. W projekcie zajmuję się prowadzeniem warsztatów edukacyjnych w szkołach, które znajdują się w miejscowościach, gdzie upamiętniamy takie osoby. Najbardziej zaskakuje mnie wśród uczniów zazwyczaj zdziwienie, że ktoś przyjechał do ich miejscowości, by poświęcić im czas na temat osoby właśnie z miejsca, w którym się znajdujemy. Uczniowie mają już zwykle ugruntowaną wiedzę szkolną. My staramy się na warsztacie ją trochę pogłębić, zwrócić uwagę na pewien kontekst i odejść trochę od historii związanej z samą walką w czasie wojny, a spojrzeć na codzienność i na rzeczywistość. Pierwsze ćwiczenie na warsztatach ma właśnie takie zadanie. Przedstawia ono tak zwane cztery filary przeżycia, czyli elementy, bez których przeżycie Żydów w czasie II wojny światowej było niemożliwe. Wydaje się, że są to rzeczy absolutnie fundamentalne, ale tak właśnie kształtowała się ta historia. Mówimy o schronieniu, o jedzeniu, o zmianach wyglądu i o fałszywej tożsamości. O tym, że w każdym wypadku konieczna była pomoc kogoś z zewnątrz, kogoś, kto życzliwie spojrzał na osobę prześladowaną przez totalitaryzm niemiecki i która pomoże właśnie takiej osobie w trudnej sytuacji. I następne ćwiczenie już staramy się wykonać w kontekście zeznań i historii zawołanych po imieniu. Patrzymy bezpośrednio na zeznania osób, które były świadkami upamiętnianej kilka dni później historii. Zastanawiamy się razem z uczniami, jak wyglądało całe zdarzenie, na czym polegała ta pomoc. Często bardzo prosta. To chyba najbardziej porusza też uczniów. To znaczy, że te historie, które poznają, są tak bardzo właśnie osadzone w ludzkim życiu. To przestaje być jakaś odległa wojna, która jest tematem na lekcji historii, ale zaczyna być to historia taka bliska tym młodym ludziom. I właśnie w czasie warsztatu też zastanawiamy się, jak ona oddziaływuje na nas dzisiaj. To znaczy, co pozostawiła w osobach, które przeżyły, bo zeznania, które mamy, to zeznania świadków. Największym zaskoczeniem dla uczniów najczęściej jest to, że II wojna światowa to nie jest odległy konflikt. Coś, co wydarzyło się kilkadziesiąt lat temu, wydawać by się mogło w zupełnie innym miejscu i czasie, tylko historia zwykłych ludzi, których właśnie ten konflikt bardzo mocno dotknął. Dotknął ich życia w ich niewielkich miejscowościach, ale dotknął właśnie w sposób tragiczny i bardzo mocny. Zazwyczaj uczniów zaskakuje to, że jakaś odległa instytucja, o której zwykle wcześniej nie słyszeli, interesuje się ich miejscowością i chce poświęcić im tyle uwagi, ale to właśnie przez świadectwo tych bohaterów, których chcemy upamiętnić, to dzięki niemu przychodzimy właśnie do tych młodych ludzi i staramy się też im poświęcić swój czas po to, żeby zapoznali się z historiami, których wcześniej mogli nawet nie być świadomi. A reakcje uczniów na materiały prezentowane podczas warsztatów są bardzo różne. Te, które mi najbardziej zapadają w pamięć, to oczywiście te najbardziej poruszające ich osobiście. Nie zapomnę, kiedy byliśmy na pierwszym warsztacie w miejscowości Sadowne i jeden z uczniów rozpoznał nagraną panią Olton, która opowiadała historię rodziny Lubkiewiczów i powiedział, że to jest osoba z jego sklepu, którą codziennie spotyka na swojej drodze. Ten przekaz pokoleniowy, ta historia, która trwa, też w ludziach, którzy żyją dziś i są potomkami zawołanych, powoduje, że ta młodzież biorąca udział w warsztatach ma szansę spotkać się po prostu ze świadkiem, który przekaże im tą historię. I innym takim momentem jest każdorazowe zaskoczenie, kiedy uczniowie biorą historie spisane jeszcze w latach PRL-u do rąk i odczytują te zeznania i dziwią się, że nikt nic z tym wtedy nie zrobił. Dlaczego dopiero teraz o tym mówimy? To jest dla nich zaskoczenie, bo historie są wyjątkowo poruszające. Obraz Hieronima Skłodowskiego, który był świadkiem śmierci własnego ojca w wieku 5 lat, zapada bardzo wielu osobom w pamięć. Jest to oczywiście przerażające, ale powoduje, że ta historia nie jest jedną z wielu, tylko tą, która dotyka do głębi właśnie swoją realnością i swoją opowieścią. I myślę, że to jest też jeden z ważniejszych filarów naszego projektu Zawołani po imieniu. To znaczy pokazać tych ludzi od strony ich życia. Nie jako jakichś statystów wielkiej historii w czasie wielkiego konfliktu, ale osoby, które najbardziej dotknęło
to, bo osobiście ta śmierć, która się wydarza, wydaje mi się też bardzo ważnym świadectwem w całym tym procesie upamiętniania i myślę, że istotnym elementem jest właśnie przełamać ją i wyjść poza jej ramy i pokazać, że ta historia żyje do dzisiaj i ci młodzi ludzie też mogą ją opowiadać dalej i przekazywać.